Tylko się plecami odwróciłem i mnie zajebał. O, to cwana bestia. Tym razem powinienem był go zabić, ale jebłem mu raz i nawet się zaznaczył mi, no nie? Więc to coś to znaczyło. To jest właśnie Dark Souls. Dokładnie. Tak jak ta piosenka, nie? Dlaczego żyję w kraju, w którym każdy chce mnie zrobić w chuja? Dlaczego gram w grę, w której wszyscy chcą mnie zabić? Ale to kurwa wszyscy. Za krótka katana. O, ta wstała. Au, au. A pierdolę. Znowu to samo trzeba zrobić tyle. Kukłę sobie zjem. Trochę się tego Dark Souls 3 nie mogę doczekać, skoro takie wyjebiste jest.
Oj tam, albo dobra, daj. Co będę gardził, to pewnie kukła w końcu to kundle. O, ta wstała. O, wow. Już ten krzyk ci nic nie da, taki oskarżający. Trzeba było mnie nie atakować. Czekaj, czekaj. Przez ścianę, okej. Nie, właśnie nie, okej. Chujowo. Ich. Pi. Potęga średniawek. Tak jest. Zaraz będzie to już tyle razy robione, że ich nie będzie, więc też będzie spoko. Szukamy rycerzy. Jest git. Już mogę się opierdalać do końca streama, bo zabiłem trzech bossów. To jeszcze jakiś kurwa mroczny duch tu przyszedł. Gdzie on jest? Tam pewnie, gdzie ta cała grupa skurwieli, nie? No, ładnie. Okej. Okay. To będzie taka zabawa, ta? Uciekaj. Dobrze. No, fajne, fajne combo, no, no. To jest właśnie Dark Souls, no, zajebałem trzech bossów, ale kurwa... W ogóle przechodziłem już to, nie? I teraz po prostu jakoś męczę się. Nie mogę przejść. Dojebali jeszcze jakiegoś kurde tutaj ducha mrocznego. Powinienem inną broń użyć. W ogóle dawno rapiera nie użyłem, nie? Ciekawe jakby to szło. Ale może nie będę już kombinował.
No z tą klasą masz rację, trochę mi się z Bloodborne kojarzy. Tego Bloodborne to bym zagrał. Zajebisty, wygląda spoko. Takie inne klimaty, nie? Ten mroczny duch znowu przyjdzie. Zepsuć zabawę. A no, coś słyszałem, no. Jakiś Bloodborne, no słyszałem, dzisiaj nawet słyszałem od kogoś. No fajnie, więcej właśnie było. Średniowka skład. Bez kit. O, zrobić za krótka katana. No jakiś remaster pewnie. Rozumisz. I może na PC-ta od razu będzie. Albo next gen. Bloodborne next gen. Dobra, bo trzeba coś do przodu pójść też czasami. Odkąd mnie ten imposter zajebał, to się tu męczę. Serce mi kurde pękło, że mi takie coś mógł zrobić. Zajebę tego typa, bo mnie wkurwia. Tu jest jeszcze jeden. To pinda wstała. No tak czy siak, tutaj jest taka jakby poboczna lokacja, no to trzeba by zobaczyć, nie? I tego nie zrobiłem jeszcze. Psuje mi się katana. No spoko. No nie wiem, no pójdziemy tam chyba. Ale może później, jak wyjdę stąd. Nie wiem w ogóle, gdzie ja idę teraz. Ja myślałem, że to tylko taka mała lokacja jest poboczna, to jest kurwa całe jakieś, rozumiesz? Ja pierdolę, no i zajebali mnie jakieś kurwa. No nie, no chuj, no co, no. W ogóle, ja nawet nie wiem, po co ja tu idę. A może pójdziemy po tego rycerza, bo chociaż będzie jakiś progres.
Ci tu jeszcze są, tyle razy ich zabiłem. Kolczasty szczur, jak dobrze wejdzie, no to tam się potrafi zajebać. Tak samo jak te kolczatki całe. Gra, w której musisz cały czas być, kurde, skupiony na tym, że jest, kurwa, challenge. Nie ma, że tam sobie odpuszczasz, bo szczur. Pierdol od gangu średniowy. No w sumie ma sens. Pozwalam ci ich trafić, kurwa, bo mnie psy zagryzą. Ja pierdolę. Biegnij po tych schodach. Chlej to, kurwa, szybko, dwa razy. Ech. Także dzisiaj trochę śmiesznie i trochę śmiesznie inaczej. Trzech bossów pokonanych, ale średniawki mnie gnębią. Tu jest, kurwa, gang numer jeden. Poszło nieźle. Widziałem tam na górę zobaczyć, czy tego rycerza nie ma, bo w sumie to jest nasz cel. Chociaż odkryła się nowa lokacja, to chciałem ją zobaczyć, ale zajebały mnie szczury, kurwa, więc chyba lepiej może nie. No. Kolczaste zimowe szczury. Rycerza jednak nie ma, ale są skrzynki. O, jest ta picza. Zajebiście. Dobrze, że mnie na nas nie zabije.
No cóż, no to idziemy do tej pobocznej lokacji znowu, nie? Tu se można spaść i tu jest coś chyba, jakiś przedmiot. Nie wiem, czy nie powinienem sprawdzić. Nie wiem, gdzie mnie wyjebie znowu. Ale dobra, chyba se skoczę. Tu coś można przeszwirować chyba. A tu jest jakiś przedmiot. Klasztorny amulet. Pierścień mroku. A, tu jestem. No to spoko. A, pokaż się tutaj. Z tymi szczurami jebanymi. Jak najszybciej pozabijać, kurwy syn. Fucking szczury. No i dobra, to tak, tu. Czekaj. Myślę, żeby nie wjechał, kurwa, bardzo. I teraz tak, co tu dają? Tu już znowu szczur, lepiej go zajebać, żeby w plecy nie wszedł. Ale pierdolę, damage. Znowu. W ogóle musimy wejść znowu na górę, no nie? Bij go, kurwa. Ja pierdolę. Traf go, ja pierdolę, traf go. Kurwa, nie muszę go trafić, nie wierzę. Ja pierdolę, szczury mnie gonią. Kurwa, szybko. Spierdalaj, nie tego. Kurwa, trafko. Tu jeszcze jakiś szczur. Już nie mam leczenia. A bo tu jest dalej droga jeszcze, tu mnie nie było. Kurwa, gdzie ja jestem? Dać ognisko. Bez kitu. Plus. Kurde, tu nie ma powrotu, tu nie ma jakiegoś bossa, to wygląda na arenę z bossem. No chuj. Jakieś bydle. Trochę jak ten kurde boss tej trującej lokacji, nie? Ty, ale trafia mnie, co jest śmieszne, co jest dobre.
Dobra, boss to nie był. Pierścień wojownika kości słoniowej. Cicho. Ataki znacznie obniżają energię wroga. No mogę to wziąć. Tylko pod PvP. No to kurde. Oszukali mnie. Gdzie to było? Dobra, ale jest postęp, gdzieś poszedłem, coś się dzieje, jakieś drogi. Kurwa. Nie, mówię poważnie, dajcie jakąś kurwa. Proszę ja was, ognisko. Ten się obudził. A jednak nie. A jednak tak. Aha. Da się to zabić? Okej. W ogóle... przestało piździć i się otworzyły jakieś kurwa mega lokacje. Wyjebane w kosmos i w ogóle chuj wie, co się dzieje. No to na następnym streamie będziemy robili tą otwartą lokację, która się teraz w sensie otworzyła i będziemy próbowali ją rozkminić. Bo chuj wie, po co ja tam w ogóle idę i co tam jest, ale no trzeba zobaczyć, nie? No właśnie tak pomyślałem, że to przez to, że zabiłem przy nim, trzeba być bardziej uważnym, to może się uda ominąć walkę z tymi kurwa posągami. Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.